Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie kontynuujemy nasze przygody z grą Brothers: A Tale of Two Sons. Jesteśmy już naprawdę, wydaje się, że jesteśmy już coraz bliżej zakończenia naszej przygody z tą grą. No i szczerze mówiąc, no może się jest ciekawie. Zobaczcie w ogóle, w jakim jesteśmy klimacie, naprawdę, naprawdę mrocznym. I uratowaliśmy też pewną dziewczynę, która teraz gdzieś ewidentnie nas prowadzi. Chyba nie zwlekając, pójdziemy w jej stronę. Och, no naszym chłopcom chyba musi być zimno. Jest w ogóle ślisko, zauważcie sami. Ale spaść chyba nie spadną, co nie? Mimo, że jest ślisko, zobaczmy. Widzicie? Jest, mimo, że jest ślisko, jest blokada. No ale ślisko jest, ciężko się biega. No ale skakać potrafią, więc jest wszystko okej. Względnie. No, starszy. No właśnie. Już myślałem sobie, co on robi, czemu nie skacze. Dobra. Jak szybciutko sobie nasza dziewczynka sobie szybko poradziła z tym problemem. Nasi chłopcy już trochę gorzej. W ogóle ślady, zobaczcie, jak jest efektownie. Ślady zostawiamy w śniegu. Gdzie ona sprowadzi? Ja cię kręcę. Czyżby wiedziała, gdzie jest to lekarstwo całe? O której ją pytaliśmy? Może wie. No właśnie. Kurczę, kim ona jest? To też jest ciekawe. No to się wszystko... W ogóle zobaczcie, jak ona zręcznie przeszła przez to. A my, że tak powiem, musimy się męczyć trochę więcej, bardziej. Czekaj, gdzie ona jest? Ej, jakim cudem ona się wspięła? Niewiarygodne, po prostu nie wierzę w to, co ja teraz zobaczyłem. Widzieliście? Nie było, była na dole, jest na górze. Ja cię kręcę, co za dziewczyna. No dobra, gońmy ją. Nie pozwolimy jej uciec. Jestem ciekaw, jak ona pokonuje te wszystkie elementy zręcznościowe. Chaya? Dimabu, Malia. A ty małe podrywaczu, chyba ci nie idzie. Zobaczmy, jak młodemu pójdzie. Ja. W ogóle, że im wszystkim nie jest zimno, co nie? Dobra, moim zdaniem trzeba strącić drzewo. Jak to zrobić? Przydałby się jakiś sprzęt do strącania drzew. Tu może na górze coś będzie, w sumie. Wiecie? To na chwilę pójdziemy. O, widzę, że tak, z całą pewnością. Coś jest tutaj, za chwilę to sobie pożyczymy. No i to chyba tyle. No dobra. Nic, tylko po prostu siecie pozostało nam kroić. No, ustawcie się wszyscy. Młodszy, ustaw się. Te drzewo? Boże, jakie to dawno już chyba nie było używane, ale dobra, kroimy. Ciekawe, ile to musimy się tak bawić. Dobra, nieważne. Raz. O, już prawie, już prawie. Naprawdę musieliście to przeciąć, żeby wziąć tą piłę? Mniejsza o to. Idziemy z tą piłą. No, chodźcie szybciej. Nie przejmujcie się, wcale nie jest tak ślisko. Ale śmiesznie, stopy im wchodzą właśnie w śnieg. To w sumie spoko wygląda nawet. Kaja? Chociaż chyba nieadekwatnie głęboko im wchodzą stopy względem... Poczekaj, to jest chyba ta ostra część, nie? Kaja? Nieadekwatnie głęboko im wchodziły stopy względem śladów, jakie robili na śniegu. No ale dobra, już sobie teraz się bawimy w drwali. Minus 300 na dworze. Nie no, minus 300 to nie. Minus 30 na dworze. A nasi bracia robią drewno. Ej, nie pchaj się, dziewczyno, dobra? Patrz, jak się wypchała. Jo, widzieliście, jak ona szła? Jaki wąż! Ej, czy ty chodzisz tyłem? Ten młodszy brat w tym przypadku jest trochę niepoważny. Ale dobra, nie będziemy mu tego zabraniać. Zaczekaj! Krzyknął starszy. Patrzcie, to jest miasto. Ja cię kręcę. Doszliśmy do jakiegoś miasta tutaj w tych okolicach, zimnych okolicach, jakieś miasto jest. Może w mieście będzie właśnie ten cały, ta cała roślinka do zdobycia, jak myślicie? Może, kto tam może wiedzieć? Kaja? Jaka sytuacja, co, musimy coś zrobić? Boże, zobaczcie, tutaj było. Czyżby to była jakaś pamiątka po jakichś bitwach wcześniejszych?
zostawionych, że zostawili, albo ludzie, którzy zamarzli w wyniku na przykład jakichś zaklęć, jakie zostały rzucone na nich. No w sumie nie wiadomo, co się stało. I dlaczego? Czy ona chce właśnie rozwalić coś rozwalić? A dokładnie rozwalić to? Naprawdę rozwalić tych wszystkich zamrożonych ludzi chce? Jeśli to oczywiście byli ludzie. Może to jest opuszczone miasto? Raba! Okej. W sumie miałbym wątpliwości co do bezpieczeństwa! No chyba sobie jaja robicie, no to jest po prostu... Szczerze mówiąc, to jest już przesadnie, to już jest przesada w tym momencie. No, ja rozumiem wiele rzeczy, ale... To wykracza poza normę, że tak powiem, realności. To było po prostu tak maksymalnie nierealne, że aż głupie trochę, szczerze mówiąc, wiecie? Tak tylko uważam. Patrzcie, faktycznie to chyba było jakieś opuszczone miasto czy coś. Czyżby tu był smog? Nie, jeszcze lepiej. Niewidzialny olbrzym, niewidzialny troll, niewidzialny golem, niewidzialna wielka stopa. Wow, fuck, ale czeka nas wyzwanie. W ogóle pad mi się trzęsie względem jakby kroków, jakie stawia to stworzenie. Żeby było efektowniej. Spoko, załatwimy to. Dobra, musimy chyba przejść na drugą stronę. Do naszego młodszego brata, że tak powiem. W ogóle zobaczcie, on takie rzeczy robi. Widzicie? Na jednej ręce wyskoczy w górę, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Przecież to jest nie już na jak ten Lara Croft trochę to lepiej robiła, bo w takiej sytuacji Lara Croft nie potrafiła. Że co? What the fuck? Co to było? Dziewczyno, jak to jest jakiś parkurowiec. I raz, że parkurowiec, raz, że gigantycznie silna jest. Mi się wydaje, że to niewidzialny... A, dobra, przepraszam. Mi się wydaje, że ten niewidzialny golem zamienia ludzi właśnie w takie posągi ze śniegu. No i dlatego wszyscy są właśnie tu zamrożeni. Czyli jak widać jednak... Czyli jednak jak widać miasto jest opuszczone. Dobra, szybciej, spadajmy stąd. Że też mu się chce chodzić, chyba kogoś usłyszał. To znaczy usłyszał nas w tym przypadku. A naprawdę, zadziwia mnie ta dziewczyna. Ona mnie zadziwia. Jest cholernie silna. Jestem po prostu w szoku, co ona w tej chwili robi. Naprawdę, w ogóle nie, najbardziej ten taki parkour jak zrobiła. Widzieliście, przeskoczyła taką przepaść, potem przez bramkę. Naprawdę, co to jest? Kim ona jest? To jest właśnie najbardziej mnie ciekawi, bo w sumie względnie, no taka niezła dziewczyna. Dla nich, to z całą pewnością. Znowu ta sama sytuacja. Może też głupia wielka stopa się nie zorientuje, o co chodzi. A wiecie, nie zniszczy swoich posągów, bo przecież... A może zniszczy? No dobra, czasami jej się zdarza kogoś zniszczyć. No, cały czas czuć jego kroki. Idziemy dalej. Gaia? Już, spokojnie. Myślałem, że ten może do tej studni plunie, jak to kiedyś zrobił. Ale nie, teraz już jest trochę poważniej niż kiedyś. Niż na początku się uznaczy. Chyba do domku nie wejdzie, no bo skąd będzie wiedzieć, że ktoś tam może być? No właśnie. A jednak wie? No niewiarygodne. Efektowna muzyka. Zaczęło się piekło. A, on jest tuż za nami! Masakra, 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 masakra! Czy mi się wydaje, czy właśnie mieliśmy ogromnego farta?
Pewnie młodszy jest zazdrosny. No oczywiście, że jest zazdrosny. Ten sen dziewczynę znalazł, a on... Biedaczek. Jaka taka psikuśna? Taka wiecie? Słodziaszek? Słodziaszek taki? A nasz starszy brat pewnie już taki napalony. Myślę, że ja cię kręcę, na razie będę miał dziewczynę. Nigdy nie miałem, bo byłem brzydki. A młodszy co myśli, Boże, zabiję go za to, co on mi robi. Dobra, nieważne. W ogóle zobaczcie, co jest tam, widzicie? Jakaś zorza polarna. Ja cię kręcę, naprawdę piękne widoczki tutaj nam twórcy fundują. No dobra, chyba okaże się, że ta dziewczyna jest jakąś czarownicą. Jak myślicie? Co się może okazać? Nie wiemy, ale w sumie fajny był motyw z tą wielką stopą, tylko oczywiście fartownie udało nam się znowu uciec. Może nawet ją zabić. A miasto było w sumie w dobrym stanie, więc mogliby tam mieszkańcy zamieszkać, gdyby nie było wielkiej stopy. Kurczę, obeznana jest dziewczyna w tych klimatach. Tia Lila, ta hon, ta. Na, tia ma. Ila na ja, ila. Na, ta ma. Mabadi, hia. Mi się wydaje, że to jest coś... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ten młodszy brat chciał odniechęcić starszego, w sensie powiedzieć starszemu, żeby poszedł znalazł roślinkę, jednak chyba, a jednak w sensie, że to nie jest za dobry pomysł, a jednak starszy uparcie, bo się wiesz, zauroczył troszeczkę, stwierdził, że i tak pójdziemy tędy. No właśnie, i zastanawiam się, czy to był dobry pomysł. Czy to nie był jakiś podstęp, szczerze mówiąc. Jasne, że tak. Wiecie, co mi się kojarzy? Pająk. Pająk kojarzy mi się, moment, z Władcy Pierścieni, dokładnie rzecz mówiąc. Też był taki motyw i Frodo, ogólnie rzecz biorąc, miał przesrane przez tego pająka. I wiecie co, jestem bardzo, bardzo, znaczy jestem... Niewiarygodne. Czy właśnie... Ja cię kręcę, że ta dziewczyna okazała się być wielkim, gigantycznym pająkiem. To nic dziwnego, że tam ci chcieli ją załatwić. Dobra, musimy coś zrobić. Wiecie co, mam taki pomysł, że spróbujemy się rozhuśtać. Ja cię kręcę, no po prostu niewiarygodne. Wow, udało nam się. Ale chyba nie na długo. W ogóle ten młodszy ma taką fajną kulę. To trzeba przyznać. Poczekaj, starszy może... Już wiem chyba, co może zrobić, e? Jak myślicie? Pociągnąć tutaj coś? O! A, widzicie, czy musimy takiego załatwić ją? To znaczy, ona obezwładnia nam młodszego, tego starszego. Młodszy ratuje. Jeśli się uda, oczywiście. Głową musi ratować, a widzicie? Teraz starszy podchodzi, starszy wyrywa ją kolejną kończynę. Tak chyba będziemy musieli go pokonać. O, dobra. Kurczę, ale naprawdę nie spodziewałem się, że taka dziewczyna... Ale coś już zacząłem podejrzewać potem pod koniec. Zauważyliście, jakie ona miała super umiejętności? To faktycznie wzbudzało pewne podejrzenia moje. Jak się okazało, cóż, całkiem słusznie wzbudzało podejrzenia. Bo nasza dziewczyna, którą uratowaliśmy, okazała się wielkim pająkiem, więc może dlatego chcieli ją złożyć w ofierze. No, wielki pająk, ale wiecie, swoją taką, jedną ze swoich postaci, taką całkiem ładną ma.
Czy to jego krzyki są? O kurczę. Patrzcie, już taki osłabiony jest. No dobra, nie ma co. Trzeba wykończyć tą wiedźmę. Zamieni się z powrotem w dziewczynę, jak myślicie? Może się z powrotem w dziewczynę zamieni w takim razie. Teraz jak jest ten... Uwaga! O fuck! Kurczę, nie! Umamiła go. A teraz? On jest ranny. Ej, chyba on nie umrze, co nie? Nie no, mam nadzieję, że nic mu nie będzie, ale kurczę, nie wiem... Jesteśmy gdzieś na środku jakiejś Antarktydy, to nic nie wiem, czy cokolwiek uda nam się zrobić. Ale spróbujemy. Nie można się poddawać. Kurczę, ten jest ranny i jeszcze taka ślizgawka na koniec. Może się złap kogoś. Jeśli się da oczywiście go złapać. Złapcie się nawzajem. Chyba się nie da. O kurczę, au. Co to jest? Jakaś wierzba. To ta roślina. Chodziło o drzewo w takim razie. To właśnie to szukaliśmy przez cały czas. Może ona spełnia życzenia, dlatego tutaj przybyliśmy. Może o to właśnie w tym wszystkim chodziło. Nie wiem, ale wejdziemy na nią. Kurczę, mam nadzieję, że dzięki temu drzewu nasz brat też przeżyje. Może ona właśnie ma jakieś lecznicze właściwości. Nie no, bracie, błagam, nie umieraj. Na pewno musi mieć magiczne właściwości. Dobra, czyli musimy uratować naszego brata teraz też jeszcze. Damy radę. Damy radę. Co to jest za cień? Dziwne, to jest chyba jakiś błąd. Dobra, trochę teraz się wygubiam, bo zamiast iść ratować, to... Dobra. Dobra, koniec wygłupów. Trzeba ratować swojego brata. Muszę się naprawdę spieszyć, bo on może się w każdej chwili wykrwawić. W tle gra piękna muzyka. Klimatyczna, nie powiem, że nie. A ja biegnę. Biegnę coraz wyżej. Czeka mi kawałek drogi, ale dam radę. Wejdę na sam szczyt. Biegnij, mały! Ale jest klimacik, co nie? Czujecie ten rytm? Pierwszy raz w ogóle gram tylko jednym bratem. Za wcześniej zawsze grałem co najmniej dwoma. Ja cię kręcę, jakie w ogóle przejścia. No, każdy normalny by się nie odważył, ale... Musimy to zrobić. I teraz do góry. Musimy. Od tego zależy życie naszego brata w końcu, co nie? Jest! Magiczne źródło. Które ma lecznicze właściwości? Czyżby na pewno? Zaraz się przekonamy.
Nie napijesz się nawet tego? Kosztować? Nie, no nie wiadomo w sumie, co mogłoby się stać. Ach, dobra. Dobra. Schodzimy na dół, tak? Tędy jest winda? Tak, to winda. Dobra, jeszcze efektowny zjazd, co nie? Wow, ale żeś wybrał trasę. Ale nasz brat niczego się nie boi. Nie mów, że on zginął. Nie. Trzeba przyznać, że smutny moment. Czy on naprawdę wykopał teraz grób? Zamierza go chyba pochować. Kurczę, naprawdę, wiecie co, nie spodziewałem się, że tak to się skończy. To jest takie przygnębiające strasznie. Strasznie smutna gra. Jego brat zginął, kurczę. Zastanawiam się, jak to skończy, ale... Jejciu, strasznie smutne. Widać, że nasz bohater strasznie płacze. No pochowajmy go. Nie mam wyjścia. Zabierzmy go. No nic dziwnego, że tak powoli mu idzie. Cóż, to jest po prostu okropne, to musi być uczucie. No jak nie wiem jak nawet to skomentować w tej chwili. Dobra, po prostu go pochowajmy. Przynajmniej grób będzie miał w zacnym miejscu. Takie przy drzewie życia. Tak tyle poświęcenia. I wszystko miałoby pójść teraz na marne. Takie poświęcenie. Taka podróż została tutaj wykonana. I teraz nagle wszystko... Całe nasze poświęcenie poszło całkowicie na marne. No to jest smutne. I teraz zasypuję go. Zasypuję ziemią. Kurczę, straszna sytuacja. Ziemia jest trochę nieadekwatnie chyba do zasypywanej części. Ale to jest gra.
Ostatnia kubka. Czy to jest nasz gryf? To nie może być nasz gryf nie żył. Naprawdę? Wychodzi na to, że wszystkie krainy wystarczyło przelecieć na tym stworzonku, zamiast iść na piechotę. Poszłoby o wiele łatwiej, co nie? Dobra, nie będę nic mówić, bo gra naprawdę piękna muzyka. Zresztą to jest taki klimatyczny moment, można powiedzieć. Więc pozostaje cichutko. Wróciliśmy na ojczysty teren. Dobra. Ach, to będzie smutne. Smutne. Coś czuję, że ta gra da nam smutne zakończenie zamiast wesołego. Choć cały czas trzymam jakąś taką nadzieję, że może się jakoś to wyjaśni, może się jakoś dobrze skończy. Jakoś, nie wiem, jakby magiczny sposób nasz brat ożyje. Ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że ta gra jest trochę taka masakryczna i chyba chodzi o to, żeby była smutna. Coś zaczynam się obawiać, że nic takiego nie wydarzy, a wręcz że jeszcze nas twórcy dodatkowo zdołują. A wyobrażacie sobie, tutaj szło się, no chyba tutaj szliśmy z bratem, nie, tutaj chyba nie. Ale szłoby się tutaj z bratem, co nie, a teraz nasz samotny młodszy brat musi iść. Kurczę, strasznie przykry. Widać, że jest taki teraz smutna, ponura taka atmosfera. No jest tak ponuro. Nic dziwnego zresztą. O, nigdy, on zawsze się bał pływać. Chyba jego mama. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko zakończy, dlatego właśnie nie przerywam jeszcze odcinka, pomimo że już całkiem jest spory, długi. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko się skończy. No i ten ostatni odcinek będzie dłuższy. Dobra. Teraz on się zawsze bał pływać, ale czas najwyższy zacząć. Teraz nie może już zrezygnować. Musi iść. Uwaga. Da radę.
No dawaj. Dasz radę. Musi ci się udać. Nie, nie da rady, dobra. Czyli musimy znaleźć inne przejście. Musi być jakiś sposób, żeby się dostać na górę. Chyba, że... Zaraz coś wymyślimy. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na górę. To nie może być jedyna droga. Dobra, czyli trzeba jednak... Nie, woda. Musi być woda. Jest takie bicie serca prawie, że... Uwaga, daj z siebie wszystko. No, musi ci się udać. Jeju, no dawaj, skacz do tej wody. To myślicie, że nie, nie skoczy? Że nie da rady jednak? To myślisz, że ta cała pokazówka była na marne? Cały czas słyszę jakby bicie takiego serca. Mój pad też się trzęsie w ten rytm. A on mi mówi, że on nie skoczy? Że on nie da rady? A to ciekawe, jak przytrzymam przycisk za brata, to wtedy takie coś się robi. I teraz on pływa! I pa, teraz się topi, a teraz, że niby brat jest z nim. I teraz daje radę. Słyszy jego głos po prostu w głowie. Dobra, udało się. Ło, jednak w sumie jak zastanawiam się, że mogłem ten jeden odcinek jeszcze przerwać. No trudno, już będzie taki długi odcinek. Już teraz nie ma sensu, bo to już jest końcówka. O, już jesteśmy prawie... O, i co teraz? A nie, tutaj jeszcze samotnie da radę chyba, co nie? A nie, on nigdy tego nie mógł przełączyć. Czas na pomoc bratu. A widzicie? Ogólnie sam nigdy tego nie potrafił zrobić, ale teraz, kiedy słyszy głos brata w ten sposób, to wszystko nie jest już dla niego takie trudne. Na przykład tutaj też nie doskoczyłby sam, ale teraz uwaga. Ło, ja cię kręcę. Dobrze. Jesteśmy już w ojca domu. Czas na ostatnie rozliczenie. Hej! Daddy, Adi, Daba! Abi! Heno, Heno! Czyli jednak to koniec. To więc tak się skończy ta historia? Można by tak puszczać sobie kaczki. To więc tak ma się skończyć ta historia? Po prostu? Kurczę, straszny, dobra. Przejdźmy się jeszcze. Kawałeczek już teraz. Już teraz słoneczko grzeje. Już chyba jakiś czas upłynął. Niewielki, znając życie.
Ale chyba trochę czasu minęło już. No, wróćmy do domku. Może się coś jeszcze wydarzy. Albo i nie. Albo i nic się nie wydarzy. Tak właśnie kończy się Brothers. A Tale of Two Sons. Niesamowita przygoda dwóch braci, którzy wyruszyli w podróż, żeby ratować swojego ojca. I ta historia nie skończyła się za dobrze. Jeden z nich zginął. Drugiemu udało się przeżyć. Podobała mi się gra. Fajna była. Zakończenie też było naprawdę w porządku. Ja lubię gry, które mają smutne zakończenia, gdyż są pamiętliwe. Trzeba przyznać. O ile w Bradelsach aż tak bardzo się nie wciągnąłem, to mimo wszystko naprawdę zakończenie mi się bardzo podobało. Było smutne. Nie wiem, cały czas liczyłem na to, że może coś się stanie, ale jak widać tutaj jednak twórcy postawili na realistykę i wszyscy, i kto miał zginąć, ten zginął. No i tak jest takie smutne. No ale ogólnie super, naprawdę fajna gra, urozmaicona. Fajny pomysł w ogóle na sterowanie, na poruszanie się dwoma braćmi naraz, na te wszystkie zagadki, jakie trzeba było rozwiązywać. Nie wiem, moim zdaniem genialna sprawa. Klimatycznie, naprawdę. Fajne i to pokazuje też taką fajną, taką właśnie, że kooperacja, że taka historia braci, że to byli prawdziwi bracia, którzy siebie wspierali, co nie? I na końcu nie udało się jednemu z nich. Przez dziewczynę, którą uratowali, która ich oszukała, okazała się wielkim pająkiem. Tak się skończyła ta historia. Smutne. No to w takim razie to chyba tyle, jeśli chodzi o tą grę. Nie wiem, nie ma tu już nic do dodania. Naprawdę, super gra. Fajna taka, pomysłowa, krótka. Taka zręcznościówka. Można pograć sobie. No i co mogę powiedzieć? Oczywiście, jak zawsze, zapraszam was do innych moich serii. Mam nadzieję, że ta seria też wam się podobała w sumie. Mam taką głęboką nadzieję. No a teraz pozostało mi się z wami pożegnać. Tak więc, cześć wam. Teraz pozostawię was jeszcze z napisami końcowymi. Cześć, cześć. Tam, do zobaczenia w kolejnych seriach.